Trump ma ten walor, że to jest człowiek bez kompleksów wobec tego tałataństwa. On z nimi rozmawia na siedząco. Możecie mi naskoczyć. To zdjęcie jest warte miliony. Wy tutaj przede mną na baczność i tam denerwujecie się, ja siedzę, pocałujcie mi się w dupę, macie jakiś problem, to jadę do domu. I ich zostawił, pojechał do domu. Nikt tu nie będzie podskakiwał. Wartość tego człowieka polega nie tylko na tym, że jest prezydentem największego mocarstwa i ma kupę forsy i sam sobie zapłacił za kampanię prezydencką. Tylko, że on mówi tak. I on pisze do zwykłych ludzi te tweety. Przecież nie, tak. nie pisze do tam... To dociera na cały świat. Nie do papieża, tylko do każdego, jak się mówi, amerykańskiego wieskowego głupka, który wrócił z pola i jest zmęczony, siadł z piwem przed telewizorem, je chipsy i mówi, o, to mój prezydent ma ich wszystkich w dupie. I to buduje moje poczucie godności jako Polaka, bo to jest nakaz dla wszystkich rozsądnych ludzi na świecie. Miejcie tych skurwysynów w dupie, bo to wy wróciliście z ciężkiej roboty, pijecie piwko przed telewizorem, a waszych interesów broni facet, który wam mówi, nie miejcie kompleksów, za to go nienawidzą. Za to go nienawidzą. Ja wprawdzie nie mam dostępu do pani Merkel, ale to już każdy, powiedzmy sobie, lekko zorientowany w polityce wie, że Polska nie powinna zbytnio nadskakiwać. To szeroki obóz prawicy wie. To oczywiste, ale to wyzbycie się kompleksu wobec autorytetów, także takich autorytecików lokalnych, że prawda, ci paru kolesi z różnych partii politycznych to myśli, że rządzą Polską jak chcą. Nie. Wyzbądźcie się kompleksu wobec tych pajaców. Przecież my pokazujemy, nie miejcie kompleksu wobec tych leni, durniów, zdrajczyków, bo na nich daleko nie pojedziecie. Macie więcej rozumu, więcej samodzielności. Wiecie, że jak się idzie na pielgrzymkę, to się nie po to, żeby łapać syfa, tylko modlić naprawdę. Wiecie, jak się idzie do roboty, to po to, żeby zarobić pieniądze, a nie dać się zaraz okraść. I to jest walor, powiedzmy, tego, co my mówimy, ale i to, co, jaki przekaz idzie od Trumpa w świat. Mhm. I dlatego te ONZ-y, SRET-y, klozety, te różne G7, G8, to jest zbieranina bezczelnych próżniaków, którzy bez nas sobie nie dadzą rady, ale my bez nich doskonale. Państwo Izrael. Małe. Co tu dużo mówić? Położenie do dupy. Tak? 6 milionów Żydów w Ameryce i to takie, powiedzmy, to ich żydostwo to jest takie mocno naciągane, jak czepek kąpielowy na afro, no to wiadomo, tylko nam się opłaca, no bo to jest silne lobby. A dlaczego 10 milionów Polaków w tym samym kraju, w położeniu znacznie lepszym, nie może takiej mieć asekuracji? Bo się wbija patriotycznym siłą w Polsce od dawna coś takiego, że Żydzi są wrogiem Polski, Amerykanie są na ich postronku, no to wtedy z Polskę można sobie przekopać, kto chce. Bo w innej sytuacji byłoby to nie do zrobienia. I to jest, właśnie pokazuje istotę, siłę mniejszości narodowych aktywnych w Stanach Zjednoczonych. Aktywnych, nie takich, że tam siedzę w domu, ja, bo mi źle. Aktywnych w Stanach Zjednoczonych i siłę tego państwa w obronie swoich sojuszników. Nawet jeżeli to jest kosztowne, a niejednokrotnie niepopularne, a zwłaszcza niepopularne. A jak ja włączę sobie w internecie tych gwiazdy polskiego antysemityzmu, to czym straszą? Że 30 żydowskich komandosów okupuje Polskę! A oni takie zuchy, zamiast na konie siadać, tych Żydów gonić, to siedzą w dupę, grzeją, kawkę piją i Polska w niebezpieczeństwie, Polska upada, patrzcie na mapę Polski, Polski nie ma, a ja kawkę piję, w dupie mam. Zuchy na koń, jazda tych Żydów za dupę, Polskę Żydów 30 ukradło wam spod dupy, to jak wyjdziecie z tego studia, to wpadniecie w otchłań, Polski nie ma. A może jest? A może to oni debile? A może kretyni ich słuchają? A może Polaków straszył czym? Duchem? Sami sobie prześcieradła nam wkładają i dzwonią, straszy. To nie wkładajcie sobie prześcieradła na głowę, nie dzwońcie łańcuchami, nie straszcie Polaków. Tylko zacznijcie uprawiać politykę opartą na prawdzie i konkretach.